Dzień dobry. Otwieram 41. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Leńskie Pole. Dzisiejsza sesja odbyła się w stacjonarnym trybie obradowania. Witam wszystkich radnych. Witam panią sekretarz Angelę Kądzielę. Witam pana skarbnika Aleksandra Ciepkę. Informuję, że obrady sesji są nagrywane, transmitowane. Na dzisiejszej sesji radni głosują przez urządzenia do głosowania. Wszystkie głosowania będą imienne. Po zakończeniu głosowania wyniki zostaną podsumowane i podany zostanie zbiorczy wynik głosowania. Przechodzimy do sprawdzenia obecności radnych. Stwierdzam, że jest 15 radnych obecnych na sesji. Porządek obrad sesji państwo otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przejdziemy teraz do jedynej uchwały, która będzie dyskutowana na tej sesji. Przejdziemy do podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Nie mieliśmy możliwości rozmawiania o tym projekcie uchwały na komisji w związku z tym, że jest to sesja nadzwyczajna. Ja mam takie pytanie do pana skarbnika, bo jeśli idzie o uchwałę marcową w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, to dochody wyniosły 38 876 568 zł po dokonanych zmianach. Teraz dokonuje się zwiększenia w planowanych dochodach w kwocie 440 038 zł, a po dokonanych zmianach mamy informację, że będzie to ponad 40 milionów. Jeżeli ja tutaj odejmę dzisiejszy projekt uchwały, dochody od dochodów z podjętej uchwały z marca, to różnica wynosi 1 170 000. Mam wyjaśnić? Tak, bardzo proszę. Tak. 31 marca było jeszcze zarządzenie, gdzie wprowadzaliśmy dotację. A można dowiedzieć się, jaką dotację? Co to była za dotacja? Głównie to były dotacje związane z opieką społeczną. Jakoś tak konkretnie, a jaka to była kwota? Zgodnie z zarządzeniem, ale w tym momencie to państwu ja dokładnie nie odpowiem. To, co było wprowadzone, to były wprowadzane dotacje, które gmina otrzymała zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Wojewódzkiego. Proszę bardzo. Panie skarbniku, jeśli można, ja bym chciał jednak, żeby pan doprecyzował, bo w chwili obecnej przy podjęciu tej uchwały my aprobujemy te 600 tysięcy, które weszło z dotacji, rozumiem, ale nie wiemy w ogóle, na co te pieniądze zostały przeznaczone. Także jeżeli takie zarządzenie było, no to szkoda, że wcześniej radni nie zostali poinformowani, że takim zarządzeniem otrzymaliśmy dotację i dotacja była przeznaczona na co została przeznaczona. Z tego, co pamiętam, to były dodatki mieszkaniowe i osłonowe. Dodatkowo były środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny. Więcej? Nie pamiętam, tak? Więc na ten moment państwu nie odpowiem. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową, wójt ma prawo do wprowadzania po stronie dochodów i wydatków wszystkich dotacji, które wpływają do budżetu gminy. I to zrobiliśmy. Proszę. Szanowny panie skarbniku, ale radni też mają prawo wiedzieć, jakie te dotacje wpływają i na co zostają przeznaczone. Dziękuję.
Dotacje nie możemy przeznaczyć na nic innego, z wyjątkiem tego, co jest wskazane w piśmie z Urzędu Wojewódzkiego. Więc ja tutaj naprawdę nie rozumiem, w czym jest, tak powiem, problem. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo. To jeszcze tylko jedno pytanie. Te środki związane z przyjęciem uchodźców na terenie gminy to jest pieniądze, które płyną od wojewody. Od wojewody, tak. Do naszej gminy w związku z przebywaniem na naszym terenie tak. uchodźców z Ukrainy. A dokładnie. W tej uchwale są głównie środki związane z uchodźcami plus środki związane z czystym powietrzem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, kwota 7983,60 na obsługę tego programu. W części opisowej uchwały Państwo mają wszystko wyszczególnione. Mam jeszcze tylko pytanie. Czy w świetlicy w Taczalinie są uchodźcy z Ukrainy? Nie. Dobrze, bo w uzasadnieniu mamy, że w świetlica Taczalin i OSP Legnickie Pole. Aha. Okej. Okay. Czyli tą część opisową zmienię na świetlica w Kłębanowicach. Mój błąd, przepraszam bardzo. Wszystko. To przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami. I to będzie wszystko. Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad dziękuję wszystkim za udział w sesji. I zamykam 41. sesję Rady Gminy w Miejskim Polu.